Guten Tag, dzień dobry. Dzisiaj w serii ściąg będziemy rozmawiać o bierniku, czyli akuzatywie. Przed wami pierwszy slajd ściąga. Kiedy używamy akuzatywu i jak on wygląda. Po prawej stronie tabelka, w której umieściłam nominatyw i akuzatyw. Przyjrzyjmy się tej tabelce. Okazuje się że jeśli znacie już nominatyw, to tak naprawdę znacie również akuzatyw. Jeżeli znacie rodzajniki z nominatywu der, die, das, die, to znacie również akuzatyw, bo okazuje się, że rodzaj żeński, nijaki i liczba mnoga są takie same. Jedyna różnica polega na rodzaju męskim, gdzie der, ein, mein i kein otrzymują końcówkę "-n". Czyli der zmieniamy na den, ein na einen, mein na meinen, kein na keinen. Łatwo zapamiętać tę literkę n na końcu. Z całą pewnością nie jest to żaden problem. Pamiętajcie również, że jeżeli mamy meinen, to każdy zajmek dzierżawczy też będzie miał tę samą końcówkę, czyli deinen, seinen, unseren i tak dalej. Wiemy już, jak wygląda. Biernik. Biernik, czyli akuzativ odpowiada na pytanie kogo, co. A więc jeżeli w zdaniu będziemy mieli czasownik, do którego zadamy pytanie kogo, co, użyjemy biernika. I to jest pierwszy przypadek, kiedy używamy biernika w języku niemieckim. Teraz się przenosimy do informacji na dole slajdu. Biernika używamy również wtedy, kiedy w zdaniu mamy do czynienia z czasownikiem ruchu i mamy przyimki. Mamy tutaj przykład INS KINO. INS KINO to jest forma ściągnięta od IN DAS. I tu mamy do czynienia z akuzatywem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy w zdaniu czasownik ruchu, on odpowiada zawsze na pytanie WU Dokąd? I jeżeli mamy pytanie dokąd i później przyimki takie jak tu po lewej stronie WY, PRZY, NAD, PRZED, to będziemy używać akuzatywu. Powiem po polsku kilka zdań. Stawiam wazon na stole. To to na stole będzie w akuzatywie. Stawiam dokonuję ruchu. Idę do kina. Idę jest ruch dokąd? Do kina. In das Kino. Wieszam lampę nad stołem. Wieszam dokonuję ruchu. Nad über Mój stół to der, czyli będzie über den Tisch. Za chwilę na przykładach łatwiej będzie Wam zrozumieć to zagadnienie. Czyli powtarzamy. Akuzatywu, czyli biernika, używamy wtedy, kiedy w zdaniu jest czasownik, który odpowiada na pytanie kogo co. Kocham kogo co, szukam kogo co i tak dalej. Drugi przypadek, akuzatywu używamy, jak mamy w zdaniu czasownik ruchu i przyimki, takie jak wymienione tutaj po lewej stronie. I trzeci przypadek to wtedy, kiedy mamy przyimki tak jak tu wymienione. durch przez, für dla, gegen przeciw, UNE – bez. Um zwykle znaczy o. I mamy przykład für, die, kinder. I teraz całe to zagadnienie rozpatrzymy na przykładach. Pierwsze zdanie: Kocham moje wnuki. Kocham kogo co. Wnuki są w liczbie mnogiej, a więc ich libe, meine, enkelkinder. Jeżeli dla kogoś są trudne te przykłady, to spójrzcie po prawej stronie, mamy ściągę. Przeczytam te wszystkie rzeczowniki, niektóre przetłumaczę, te, które wydaje mi się, że są dla Was trudniejsze. Der Boden, podłoga. Der Park, mein zone Der Tisch, stół. Der Wald, las. Deine Hilfe, die Wand, ściana, kein Buch, dein Fahrrad, das Haus, meine Eltern, meine Enkelkinder. Te wszystkie rzeczowniki będziemy używać w zdaniach, tak żeby zrozumieć akusatyw. Wracamy do naszego zdania: Kocham moje wnuki. Moje wnuki to liczba mnoga, a więc nic się nie zmieni. Rodzaj nijaki też się nie zmieni. To pamiętamy z tabelki z poprzedniego slajdu. Żeński się nie zmieni. Jedyne, na co musimy uważać, to na rodzaj męski, gdzie der i mein otrzymają końcówkę ny, czyli będzie dyn i meinen. Idziemy do parku. Idziemy. Jest czasownik ruchu i mamy przyjmek in. Poproszę moją uczennicę, jak uzupełnisz to zdanie. Wir gehen in den Park. Brawo, właśnie tak. Następne zdanie. Postawimy stół przy ścianie. Teraz proszę Cię, żebyś uzupełniła to zdanie i powiedziała, dlaczego użyjesz tutaj akuzatywu. Wir den Tisch an die No brawo. To teraz poproszę, żebyś wytłumaczyła, dlaczego den Tisch, dlaczego to akuzatyw. Ponieważ jest czasownik sztelen, stawiać i zadajemy pytanie kogo co. A dlaczego przy ścianie jest również w akuzatywie? Ponieważ jest czasownik ruchu sztelen i przyjmek an. No świetnie. To teraz niech pani idzie przez las. Gehen Sie. Durch den Wald. Mhm. I dlaczego tutaj durch den Wald jest w akuzatywie? Ponieważ po durch jest zawsze akuzatyw. Czy ten samochód jest dla mojego syna? Ist das Auto für? Meinen Sohn. I dlaczego akuzatyw? Ponieważ po przyimku für jest zawsze akuzatyw. Nie potrzebujesz książki? Brauchst du kein Buch? Mhm. I dlaczego kein Buch jest w akuzatywie? Ponieważ brauchen, potrzebować, kogo co. Świetnie. Am tak? Bez ich? Meine Eltern. Dlaczego meine Eltern, czyli moich rodziców, są w akuzatywie? Ponieważ bezuchen odwiedzać kogo co. Świetnie. To jeszcze następne zdanie. Postaw swój rower za domem. Stell dein Fahrrad hinter das Haus. I wytłumacz, dlaczego użyłaś dwukrotnie akuzatywu? Przyjmek hinter razem z czasownikiem ruchu stellen dają akuzatyw. Zrobię to bez Twojej pomocy. Ich mache das ohne... deine Hilfe. Mhm. Dlaczego une deine Hilfe jest w akuzatywie? Ponieważ po ohne jest zawsze akuzatyw. Legen Sie sich bitte auf... den Boden. Mhm. I dlaczego auf den Boden? Przyjmek AUF razem z czasownikiem ruchu LEGEN dają akuzatyw. Jeszcze w chmurce mamy zdanie Wir brauchen eure Hilfe. Tam też jest użyty akuzatyw. Chciałabym, żebyście w komentarzach odpowiedzieli, gdzie jest ten akuzatyw i dlaczego jest użyty akuzatyw. Przypominam, że w serii ściąg znajduje się znacznie więcej różnych wykładów, takich króciutkich, które pomagają w opanowaniu materiału z niemieckiego. Nie zostawiamy Was samych. Jeśli chcecie sprawdzić swoje umiejętności, to zapraszamy na stronę www.niemiecki.co. Ćwiczenia specjalnie dedykowane do tego materiału, znajdziecie w opisie pod filmem. I oczywiście, jeśli ściąga Wam się przydała, jeśli dzięki tej ściądze dostaliście piątki, szóstki z klasówek, proszę piszcie, chwalcie się, subskrybujcie kanał, klikajcie łapki w górę, dzwoneczki, wszystko co możliwe, za wszystko będziemy wdzięczni. A na dzisiaj to wszystko żegnamy się z wami. Au widda, tschüss. Tschüss.